Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj rozpoczynamy vlog z Miami, z racji, że od razu prosto z Honolulu przyjechałam tutaj na 2 tygodnie do Miami. Jeżeli jeszcze nie widzieliście vlogów oczywiście z Honolulu, to zapraszam was bardzo serdecznie, będą one tutaj bądź tutaj, nigdy nie pamiętam, ale są aż 3 vlogi, także zapraszam was bardzo serdecznie na kanał, a tak naprawdę dzisiaj rozpoczynamy drugi tydzień tutaj, z racji, że przyjechałam właśnie tak jak mówiłam tutaj na 2 tygodnie, ale przez pierwszy tydzień za bardzo nie nagrywałam, musiałam trochę odpocząć. Miałam też taki trochę już kryzys, bo trochę zaczęłam tęsknić za rodziną, trochę za znajomymi, trochę za Lunką i w ogóle, także po 2 tygodniach, także troszkę to dziwne, że tak szybko. Także nie nagrywałam nic przez ten okres, ale teraz znowu wracam do nagrywania i słuchajcie, zaczynamy właśnie drugi tydzień. Dzisiaj mamy 5 lipca, dzisiaj w ogóle były wyniki z matury, także mogę zaraz wam je przedstawić, bo mówiłam je wam na Instagramie, ale mogę też się pochwalić tutaj, bo bardzo dużo osób było ciekawe, jak sobie poradziłam i tak dalej. Jestem zadowolona, także myślę, że wszystko poszło po mojej myśli. Wyniki pokrywały się mniej więcej z tym, co obstawiałam. Jakiś czas temu sobie zrobiłam właśnie takiego TikToka z obstawianiem i mniej więcej się pokryły, także jestem z tego zadowolona. Jeśli chodzi o plany na dzisiaj, to skończyłam lekcję i zarezerwowałyśmy sobie wycieczkę na Bahamy, która będzie jutro o godzinie 6. Mamy zbiórkę, także będzie trzeba wstać bardzo wcześnie. Jak jechałyśmy w zeszłym tygodniu na Key West, też musiałyśmy wstać bardzo wcześnie. No ale co, warto, warto, bo te widoczki mam nadzieję tam, że będą przepiękne. Ja na Bahamach na wycieczce z Jeffem byłam tylko raz i pamiętam, że wtedy było tak średnio. Byłyśmy też na takiej bardzo jakby opustoszałej wyspie. Tym razem jedziemy chyba na Balimi albo coś takiego. Podobno jest tam naprawdę bardzo, bardzo ładnie, także mam nadzieję, że ponagrywam wam super widoczki. Teraz jedziemy do sklepu z racji, że dzisiaj stwierdziliśmy, że nie będziemy jedły na mieście, tylko sobie coś ugotujemy, tak jak w zeszłym tygodniu. Jedziemy do sklepu Trader Joe's. Możecie go kojarzyć z vlogów między innymi Emmy, albo jakichś różnych zagranicznych z Stanów influencerek, także jedziemy zrobić jakieś fajne zakupy, popokazuję wam też, jak to wszystko wygląda. No i będziemy sobie gotować. Wieczorem dziewczyny dwie idą na imprezę i ja się zastanawiam jeszcze, czy iść, z racji, że na pewno jedna zostaje. Ja zastanawiam się, czy iść, no bo jednak mamy zbiórkę bardzo wcześnie, także zobaczymy. No ale mam nadzieję, że i tak będzie fajnie, jutro też Bahamy, także super. I co, pochwalę się wam jeszcze szybko wynikami maturalnymi. Okej, nie zwracajcie uwagi na te nie za piękne łóżko za mną, bo tak to niestety wygląda, ale jeśli chodzi... A i właśnie, muszę zrobić też room tour, ale to za chwilkę. Jeśli chodzi o język polski na poziomie podstawowym, obstawiałam 50%, a udało mi się 56% wyciągnąć, także jestem zadowolona z tego. Ja z polskiego nigdy nie byłam dobra, oprócz tego miałam taką nauczycielkę, że tak naprawdę przez te 3 lata w liceum wypracowań pisałam może 2. Matematyka na poziomie podstawowym obstawiałam 70% i uzyskałam 69%, czyli to jest mniej więcej to, co się pokrywało, ale jednak mimo wszystko chciałabym mieć troszkę więcej, bo ja jeśli chodzi o matmę naprawdę bardzo się przykładałam, chodziłam na wiele korepetycji. Język angielski na poziomie podstawowym obstawiałam 90%, a miałam 96%. To były tylko 2 błędy, nawet wiem które. Jeśli chodzi o rozprawkę, w sensie wypracowanie, czy tam to był chyba mail albo coś takiego, nie miałam żadnego błędu, także wow, jestem z siebie naprawdę zadowolona. Jeśli chodzi o język polski na podstawie rozszerzonym, obstawiałam 30%, bo pani też nas strasznie nastraszyła przed tymi maturami nasza i powiedziała, że powinniśmy zrezygnować, jeżeli się z tego nie czujemy i w ogóle, także ja byłam tak zrezygnowana. Tym bardziej jak mi jeszcze polski podstawa poszedł tak jeszcze jak nie pisałam właśnie tych rozprawek. Ja nawet przed tą maturą z poziomu rozszerzonego z polskiego nie widziałam nawet nigdy arkusza na swoje oczy, także to było wyzwanie, no ale mam 63%, także jestem naprawdę bardzo z siebie dumna. I jeśli chodzi o język angielski, na podstawie rozszerzonym obstawiałam 70% i mam 74%. Także to też jest git, ale ja ogólnie troszkę skiepściłam to. Tak miałam wrażenie, że mi średnio poszedł ten angielski, nie mogłam się wtedy bardzo skupić, ale dobra, już nie będę tworzyć żadnych wymówek czy coś w tym stylu, to nie jest tak, że się tłumaczę, ale uważam, że 74% to jest naprawdę bardzo dobry wynik. I geografia na poziomie rozszerzonym obstawiałam 25%. Z racji, że jak mieliśmy matury próbne, to ja wybrałam sobie właśnie geografię, nie wiedząc też, jak w ogóle wygląda arkusz i wtedy napisałam na 20. What? I wanted to say like the Uber is here in 3 minutes. Okay, so I will end the taking conversation with my camera and then I will come.
Okej, okay, jeśli chodzi o geografię na poziomie rozszerzonym obstawiałam, tak jak mówię, 25% z no, geografii w ogóle się nie uczyłam, także i tak jestem zadowolona, że uzyskałam 30%. I to wszystko, jeśli chodzi o moje matury, oczywiście ustne nie zostały przeprowadzone, a teraz muszę już zbierać się, z racji, że za 3 minuty Uber, tak jak zresztą przed chwilą słyszeliście, także lecimy. Przyjechałyśmy już do sklepu, tutaj są nasze zakupy, kupiłyśmy ryż, różne warzywa, owoce też na jutro i będziemy dzisiaj robić sobie jakiś posiłek, a póki co chciałam wam jeszcze pokazać, jak wygląda ten sklep, bo jest on naprawdę ogromny. Jest to taki sklep z organiczną żywnością i mamy tutaj właśnie jakieś owoce, warzywa. Tutaj mamy też takie troszkę zdrowsze zamienniki takiego gotowego jedzenia, dużo tutaj jest naprawdę po prostu do wyboru, do koloru i to jest fajna opcja, jeżeli ktoś zostaje w Stanach na dłużej i na przykład zostaje w rezydencji, gdzie ma kuchnię i może sobie trochę pogotować, bo może naprawdę tutaj tanio, a naprawdę pysznie zjeść, bo te niektóre posiłki są naprawdę zarąbiste. Są też lodówki z różnymi jogurtami, sokami. Tutaj mamy między innymi ryby, na przykład łosoś. O, tutaj jest na przykład sekcja z mięsem. Jest naprawdę też bardzo dużo różnego mięsa, czerwone mięso, kurczaki, dużo drobiu, także naprawdę jest z czego wybierać. Tutaj są też takie lodówki, są różne dipy gotowe, guacamole, jakieś sery i w ogóle wszystko. Tutaj też mamy całą sekcję z alkoholem, naprawdę bardzo dużo tego jest, dużo różnych przekąsek, także sklep naprawdę mega. Please tell me what you have in your basket. Okay. I have tortilla chips, some mozzarella, avocado tzatziki dip, okay, some bread, okay, tomato soup, mm-hmm, pineapple, and two limes. So you're gonna eat tomato soup today? Yeah. Okay, that's cool. Jana, what do you have in your basket? Not that much, only nut bars. And fruit. That's yeah, it's for tomorrow. Yeah, it's for tomorrow. Yeah, for but tomorrow. We're that's gonna. Really smart. I will take the pineapples for tomorrow. Yeah, same with fruit. We're gonna do a dinner tonight with Liana today, so we have everything in our basket. So, yeah. Oh, we need to put rice. Victor's making some dinner. Yes. Tell us what you're making. We're doing rice with vegetables, with paprika, with mushrooms, with corn, with peas. And now I need to check how long it should take to rice come in. Hello, Malala. So this is very, very funny. It's behind the scenes. This is Victoria's snack shelf. This is my snack. And this is Victoria's snacks. Oh my god. And this is Victoria's favorite snacks. She eats them every day. And then we also have some other funny stuff. She really likes cinnamon candy. So you should try those. They taste weird. That's true. They are weird. And also here, blueberry muffin Kit Kat. Ew. Exciting. That sounds disgusting. Yeah. Okej, okay, a więc tutaj mamy nasze warzywa i są tutaj pieczarki, papryka, mamy też cukinię i to chyba wszystko. Tutaj nam się gotuje ryż i tutaj jeszcze dojdzie do tego papryka i właśnie groszek i wszystko polałyśmy sosem sojowym, więc mam nadzieję, że to wyjdzie dobre. No. Kochani, dotarliśmy na Bahamy, tam stoi już golf car, który wypożyczyliśmy sobie za $90, a tutaj są takie piękne widoki. Woda jest po prostu tak czysta, niesamowicie to wygląda, jest tak błękitna. Tutaj są dziewczyny i co, zaraz będziemy wchodzić do wody, porobimy sobie myślę jeszcze kilka fotek i będziemy jechać dalej, obczajać dalej wyspę, bo wydaje nam się, że to nie jest jedyne takie piękne miejsce, które tutaj się znajduje, ale fajnie było wypoczyć sobie ten samochód, bo jest naprawdę gorąco, a na tą plażę tutaj było 8 minut właśnie tym golfkarem, więc opisałam, że to było jakieś 3,5 km, coś takiego, więc spoko. A prowadzi się tutaj w ogóle po lewej stronie, więc wow, coś nowego dla mnie to było, więc co, idziemy robić fotki i idziemy do wody.
Kochani, zmywamy się z tej plaży, lecimy w następne miejsce. Teraz kierowcą będzie Marlena, z tyłu siedzi Jana. I co? Jeszcze czekamy na Hedę, bo ona poszła jeszcze umyć sobie nogi, żeby nie być cała w piasku. I lecimy teraz oglądać kolejne rzeczy. Zapytałyśmy się pani z toalety, co jeszcze tutaj możemy ciekawego zobaczyć. I powiedziała nam pewne miejsce, także jedziemy tam, bo jest to jakiś wrak statku. Także myślę, że będzie bardzo fajnie. O, Heda idzie, także lecimy. Moi drodzy, przebraliśmy się już i przyszłyśmy do restauracji, kupiłyśmy sobie drineczki, bo na Bahamach wiek, jeśli chodzi o picie alkoholu, jest 18+, co jest trochę inne i dziwne. I teraz przyszliśmy do restauracji Big Jones i zamówiłyśmy sobie jakieś jedzonko, bo jesteśmy trochę głodne, a już za godzinę musimy wracać, także to jest trochę smutne, że tak krótko tutaj byłyśmy. Przyjechałyśmy tutaj o 12 i o 17 mamy powrót, także to było tylko 5 takich szybkich godzin, nawet no, trochę mniej razem z wypoczynkiem tego karu, także... No mało czasu troszkę, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nie będę miała okazji, bo jest naprawdę przepięknie. I w ogóle przez cały dzień na słońcu, przez to, że nie jadłyśmy nawet śniadania, ani obiadu, ani nic praktycznie, to kupiłam sobie jedno małe mojito, wypiłam nawet nie, no połowę, coś takiego i lekko je czuję, także to chyba nie jest dobry sygnał. Widoczki są naprawdę przepiękne, pokażę wam. A tutaj jest Jana. Do you like Bahamas? Yeah, it's so beautiful. Yeah. It's so clear the water. That's true. Yeah. We're waiting for a food. Yeah, so hungry. What did you order? So chicken wings and fries. Thank yeah. You. Yeah. Same. Dzień dobry moi drodzy, ja właśnie dla was nagrywam zakończenie tego filmiku, bo oczywiście klasycznie o nim zapomniałam, ja nie wiem co ja mam z tymi zakończeniami, ale dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, to był taki luźny vlog, trochę inny niż zwykle, w tym roku nie ponagrywałam dużo na wyjeździe z IF-u w Miami, ale jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiału i wszystko, jak wszystko wygląda na właśnie takim IF-ie w Miami, to zapraszam was do innych vlogów, które również publikowałam na moim kanale, jest ich naprawdę bardzo dużo, także zapraszam bardzo serdecznie. Tutaj zobaczyliście taką wycieczkę na Bahamy, która była organizowana właśnie przez IF-a. Zobaczyliście też taki jakby bardziej kontakt, jak to jest właśnie z osobami, bo dziewczyny, które tutaj były, to były moje roommate'ki, złapałyśmy naprawdę bardzo fajny kontakt. Także mieliście tutaj też taki trochę po prostu inny typ materiału, taki wydaje mi się bardziej luźny. No i co? To tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia i cześć!